Pan Jezus Chrystus powiedział, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, że gdyby Jego Królestwo było z tego świata, to Jego słudzy walczyliby, aby On nie został wydany Żydom, ale jednak wiadomo, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, nie jest stąd. Takie słowa znajdujemy w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 36 i 37 werset. Apostoł Paweł pisze w jednym z listów o Chrystusie Jezusie, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Czytamy o tym w 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 13 werset. Mowa tutaj o procesie przed rzymskim namiestnikiem, najdokładniej opisanym przez ewangelistę Jana. Jeśli przyjrzymy się uważnie szczegółom tego dobrego wyznania, zauważymy parę pouczających lekcji. Pan Jezus Chrystus miał królestwo. Królestwo. Co za śmiałe oświadczenie w obecności człowieka, który reprezentował największą ziemską władzę istniejącą w tamtym czasie. Ale królestwo Pana Jezusa Chrystusa nie było podobne do państw tego świata i nie czerpało swojego majestatu i mocy stąd. Jego, czyli Pana Jezusa Chrystusa, królestwo otrzymuje cały swój autorytet i moc z nieba, z niebios. Ma ono niebiański charakter. Pan Jezus Chrystus oświadcza w innym miejscu Ewangelii Jana, że nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. Tak mówi m.in. Pan Jezus w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 3 werset. Kto bezwarunkowo uznaje autorytet Boga i wierzy w Syna Bożego, wchodzi do Królestwa Bożego. Jakim szczególnym królem jest Pan Jezus? Jego egzystencja jest odwieczna. Na długo przed Jego narodzeniem zostało postanowione, jaką misję miał wypełnić tutaj na ziemi, a mianowicie dać świadectwo prawdzie. Ale Syn Boży nie tylko mówi o prawdzie, ale sam jest prawdą. Tak mówi m.in. 14 rozdział Ewangelii Jana. On ujawnił, jak Bóg widzi wszystkie rzeczy. Może nie do końca jesteśmy tego świadomi, ale o wszystkich sprawach człowieka decyduje właśnie On.